Biblia Audio Superprodukcja. Księgi Kronik. Pierwsza Księga Kronik. Rozdział pierwszy. Adam, Set, Enosz, Kenan, Mahalaleel, Jered, Henoch, Metuszelach, Lamek, Noe, Sem, Cham i Jafet. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synowie Gomera: Aszkanas, Rifat i Togarma. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synowie Kusza: Seba, Hawila, Sapta, Rama i Sapteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. Kusz jeszcze był ojcem Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Misraim był ojcem Ludytów, Anamitów, Lechabitów, Naftuchitów, Patrusytów, Kasluchitów i Kaftorytów, z których wyszli Filistyni. Kanaan zaś był ojcem Sydona, swego pierworodnego, potem Cheta oraz Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, Hiwity, Arkity, Sinity, Arwadyty, Semaryty i Hamatyty. Synowie Sema: Elam, Aszur, Arpachszat, Lud i Aram. Synowie Arama: Uz, Hul, Geter i Meszek. Arpachszat był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie, imię jednego Pelek, gdyż za jego dni ziemia została podzielona, a imię brata jego Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Hasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Ebala, Abimaela, Saby, Ofira, Hawili i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana. Sem, Arpachszat, Szelach, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nachor, Terach, Abram, to jest Abraham. Synowie Abrahama: Izak i Izmael. Oto ich rodowód. Pierworodny Izmaela Nebajot, potem Kedar, Adbeel, Mipsam, Miszma, Duma, Massa, Hadat, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. Ci byli synami Izmaela. Synowie Ketury, drugorzędnej żony Abrahama. Urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Iszbaka i Szułacha. Synowie Jokszana: Saba i Dedan. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Wszyscy ci byli synami Ketury. Abraham był ojcem Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael. Synowie Ezawa: Elifas, Reuel, Jeusz, Jalam i Korach. Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna i Amalek. Synowie Reuela: Nahat, Zerach, Szamma i Mizza. Synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Dishon, Eser i Dishan. Synowie Lotana: Chori i Homam. Siostra Lotana: Timna. Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefi i Onam.
synowie Sibeona, Aija i Ana. Synowie Any, Dishon. Synowie Dishona, Hamran, Eszban, Jitran i Keran. Synowie Esera, Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Dishana, Uz i Aran. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edomu, zanim jakikolwiek król panował nad Izraelitami. Bela, syn Beora, a nazwa miasta jego Dinhaba. I umarł Bela, a w jego miejsce królował Jobab, syn Zeracha z Bosry. Umarł Jobab, i w jego miejsce królował Huszam z kraju Temanitów. Umarł Huszam, i w jego miejsce królował Hadad, syn Bedada, który poraził Madianitów na polach Moabu, a nazwa miasta jego Awit. Umarł Hadad, i w jego miejsce królował Samla z Masreki. Umarł Samla, i w jego miejsce królował Szaul z Rehobot Nadrzecznego. Umarł Szaul, i w jego miejsce królował Baal Hanan, syn Akbora. Umarł Baal Hanan, i w jego miejsce królował Hadad, a nazwa miasta jego Pai. Imię zaś jego żony Mehetabeel, córki Matredy, córki Mezahaba. Umarł też i Hadad. Naczelnikami szczepów Edomu byli naczelnik Timna, naczelnik Alia, naczelnik Jetet, naczelnik Oholibama, naczelnik Ela, naczelnik Pinon, naczelnik Kenas, naczelnik Teman, naczelnik Mipsar, naczelnik Magdiel, naczelnik Iram. Ci byli naczelnikami Edomu. Rozdział drugi. Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się z Batszuły, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć. Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. Synowie Peresa: Hesron i Hamul. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Darda. Wszystkich ich pięciu. Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. Syn Etana: Azariasz. Synowie Hesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś Nachszona, naczelnika potomków Judy. Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma Booza. Booz był ojcem Obeda, a Obed Jessego. Jesse był ojcem pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Shimei, czwartego Netaneela, piątego Raddaja, szóstego Osema, siódmego Dawida. A siostrami ich były Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asachel. Trzej. Abigail zaś urodziła Amasę. Ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. Kaleb, syn Hesrona, miał Jeriota ze swoją żoną Azubą. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon. A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Hura.
Chór zaś był ojcem Uriego, a Uri Besaleela. Potem zbliżył się Hesron do córki Makira, ojca Gileada. Wziął ją za żonę, gdy miał 60 lat, a urodziła mu Seguba. Segub był ojcem Jaira, który miał 23 miasta w ziemi Gilead. Geszur i Aram zabrali osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi 60 miejscowościami. Wszyscy oni byli synami Makira, ojca Gileada. Po śmierci Hesrona w Kaleb Efrata, żona Hesrona, Abija, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa. Synami Jerachmeela, pierworodnego Hesrona, byli Ram, pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achjasz. Miał też Jerachmeel inną żonę imieniem Atara. Ta była matką Onama. Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela, Maas, Jamin i Eker. Synami Onama byli Szammaj i Jada. Synami Szammaja, Nadab i Abiszur. Żona Abiszura, która miała na imię Abihail, urodziła mu Achbana i Molida. Synami Nadaba, Selet i Appaim. Selet umarł bezdzietny. Synem Appaima, Ishi. Synem Ishiego, Szeszan. Synem Szeszana, Achlaj. Synami Jady, brata Szammaja, Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny. Synami Jonatana, Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. Dał przeto Szeszan słudze swemu Jarsze, córkę swą za żonę, i urodziła mu Attaja. Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan Zabada. Zabad był ojcem Eflala, a Eflal Obeda. Obed był ojcem Jehu, a Jehu Azariasza. Azariasz był ojcem Helesa, a Heles Eleasy. Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj Szalluma. Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz Eliszamy. Synowie Kaleba, brata Jerachmeela. Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Hebrona. Synowie Hebrona, Korach, Tappuach, Rekem i Szema. Szema był ojcem Rahama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Betsura. Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Harana, Mosę i Gazeza. Haran był ojcem Gazeza. Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirhanę. Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, oraz Szewę, ojca Magbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa. Ci byli synami Kaleba. Synami Hura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kirjat Jearim, Salma, ojciec Betlechem, Haref, ojciec Bet-Gader. Szobal, ojciec Kirjat Jearim, miał synów: Haroego, połowę Manachtytów oraz rody Kirjat Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów. Od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici. Synowie Salmy: Betlechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici, rody pisarzy mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Shimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi od Hammata, ojca domu Rekaba. Rozdział 3.
synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie. Pierworodny Amnon z Achinoam, Izraelitki. Drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu. Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru. Czwarty Adoniasz, syn Haggity. Piąty Szefatiasz z Abitali. Szósty Jitream z jego żony Egli. Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował 7 lat i 6 miesięcy. Potem królował on 33 lata w Jerozolimie. A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Shima, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batrzeby, córki Ammiela. Potem Jibchar, Eliszuła, Elifelet, Nogach, Nefek, Jafia, Eliszama, Eliada, Elpalet, 9. Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych, a siostrą ich była Tamar. Synem Salomona był Roboam, synem Roboama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jozafat, synem Jozafata Joram, synem Jorama Ochozjasz, synem Ochozjasza Joasz, synem Joasza Amazjasz, synem Amazjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam, synem Jotama Achaz, synem Achaza Ezechiasz, synem Ezechiasza Manasses, synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz. Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum. Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz. Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel, Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz. Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszulam i Hananiasz oraz ich siostra Szelomit. Synowie Meszullama: Haszuba, Ochel, Berekiasz, Hasadiasz i Juszabcheset. 5. Synowie Hananiasza: Pelatiasz i Izajasz. Syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz. Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Hattusz, Igeal, Bariach, Neariasz i Szafat. 6. Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam. 3. Synowie Elioenaja: Chodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani. 7. Rozdział 4. Synowie Judy: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Szobal. Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jahata, a Jahat Achumaja i Lachada. To są rody Soreatytów. A ci byli z ojca Etama: Izrael, Iszma i Idbasz, a imię ich siostry Haslelponi. Penuel był ojcem Gedora, a Ezer ojcem Huszy. Oto synowie Hura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem. Aszhur, ojciec Tekoa, miał 2 żony, Helę i Naarę. Naara urodziła mu Achuzama, Hefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary. Synowie Helei: Seret, Sochar i Etnan. Kos był ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna Haruma. Jabez był bardziej poważany niż jego bracia.
Matka jego dała mu imię Jabez, mówiąc: ponieważ w bólu urodziłam. A wzywał Jabez Boga Izraela, mówiąc: obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończy. I sprawił Bóg to, o co on prosił. Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. Eszton był ojcem Betrafa, Paseacha i Techinny, ojca Irnachasz. Ci mężowie są z Rekab. Synowie Kenaza, Otniel i Serajasz. Synowie Otniela, Hatat i Meonotaj. Meonotaj był ojcem Ofry. Serajasz był ojcem Joaba, ojca Geharaszim. Byli oni bowiem rzemieślnikami. Synowie Kaleba, syna Jefunnego, Ir, Ela i Naam. Syn Eli, Kenaz. Synowie Jehalleleela, Zif, Zifa, Tiria i Asareel. Synowie Ezry, Jeter, Meret, Efer i Jalon. Potem Bitia poczęła Miriam, Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoły. A tegoż żona Judejka urodziła Jereda, ojca Gedora, Hebera, ojca Soko i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci są synowie Biti, córki Faraona, którą poślubił Meret. Synowie żony Hodii, siostry Nahama, ojca Keili, Garmity i Esztemoj, Maakatyty. Synowie Szymona, Amnon, Rinna, Benhanan i Tilon. Synowie Iszjego, Zochet i Benzochet. Synowie Szeli, syna Judy, Er, ojciec Leki, Laeda, ojciec Mareszy i rodów z wytwórni Bisiorów, Bet Ashbea, Jokim i mężowie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. Są to wydarzenia bardzo dawne. Byli zaś oni garncarzami. Jako mieszkańcy Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze względu na prace dla niego wykonywane. Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul. Jego synem Szallum, synem Szalluma, Mipsam. Jego zaś synem był Miszma. Synowie Miszmy: Hammuel, jego synem był Zakkur, synem Zakkura zaś Szimei. Szimei miał 16 synów i 6 córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak jak potomków Judy. Mieszkali oni w miastach Beersheba, Molada, Hasarszual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Birei, Szaarim. Miasta te należały do nich aż do panowania Dawida, a osiedlami ich były Etam, Ain, Rimmon, Token i Ashan. 5 miast oraz wszystkie ich wioski, które były naokoło tych miast, aż do Baalat. Takie były ich siedziby według ich spisów rodowych. Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asiela, Elioenaj, Jakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza. Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich rozszerzyły się bardzo. Poszli więc aż do wąwozu Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska dla swych trzód.
i znaleźli pastwisko obfite i dobre, okolicę rozległą, spokojną i bezpieczną, albowiem już przedtem mieszkali tam Chamici. Ci, zapisani tu imiennie, przybyli za czasów króla judzkiego Ezechiasza, zniszczyli ich namioty, a Meunitów, którzy się tam znajdowali, obłożyli klątwą aż do tego dnia, zamieszkawszy na ich miejscu, ponieważ znaleźli tam pastwisko dla swych trzód. Niektórzy z nich, 500 mężów spośród synów Symeona, udali się na górę Seir, a na ich czele byli Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzziel, synowie Jiszjego. Rozbili oni ocalałą resztę Amalekitów i zamieszkali tam aż do dnia dzisiejszego. Rozdział 5. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa. Chociaż Juda był najpotężniejszy z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa. Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Hesron i Karmi. Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gok, jego synem Szimei, jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal, jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli. Był on naczelnikiem Rubenitów. Braćmi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń, byli naczelnik Jeiel, Zachariasz, Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baal-Meon. Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię ciągnącą się od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead. Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce. Zamieszkali więc w ich namiotach w całej wschodniej okolicy Gileadu. Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do Salka. Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie. Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber. Siedmiu. A ci byli synami Abihaila: Ben-Huri, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jeszishaj, Ben-Jechto, Ben-Bus. Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodów. Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach, na wszystkich pastwiskach Szaronu, leżących aż po ich krańce. Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela. Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarcze i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym, było 44 760, gdy udawali się na wojnę. A rozpoczęli wojnę z Hagrytami. Jetur zaś, Nafisz i Nadab przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w nim ufność. Uprowadzili zaś z ich stad
50 tysięcy wielbłądów, 250 tysięcy owiec, 2000 osłów i 100 tysięcy ludzi. Rzeczywiście padło mnóstwo zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli. Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju od Baszanu aż do Baal Hermonu, Seniru i Góry Hermon. Byli oni liczni. Oto naczelnicy ich rodów. Efer, Iszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Chodawiasz i Jachdiel. Dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów. Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Halach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego. Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. Synowie Kehata: Amram, Jizhar, Hebron i Uziel. Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas Abiszuły. Abiszuła był ojcem Bukkiego, a Bukki Uzziego. Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz Merajota. Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz Achituba. Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok Achimmaasa. Achimmaas był ojcem Azariasza, a Azariasz Johanana. Johanan był ojcem Azariasza, tego, co sprawował urząd kapłański w świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie. Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz Achituba. Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok Szalluma. Szallum był ojcem Hilkiasza, a Hilkiasz Azariasza. Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz Josadaka. Josadak poszedł na wygnanie, gdy Pan uprowadził Judę i Jerozolimę ręką Nabuchodonozora. Rozdział 6. Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari. Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. Synowie Kehata: Amram, Jizhar, Hebron i Uzziel. Synowie Merariego: Machli i Musi. Oto są rody Lewiego według ich ojców: Gerszoma, syn jego Libni, syn jego Jahat, syn jego Zimma, syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj. Synowie Kehata: syn jego Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir, syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Assir, syn jego Tahat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul. Synowie Elkany: Amasaj i Achimot. Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nahat, syn jego Eliab, syn jego Jeroham, syn jego Elkana. Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz. Synowie Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza, syn jego Szimea,
syn jego Haggiasz, syn jego Asajasz. Tych ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam arka. I byli na służbie śpiewacze i przed przybytkiem namiotu spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś do służby zgodnie z ustalonym porządkiem. Ci więc stawali wraz z synami swoimi. Spośród synów Kehata, Heman, śpiewak, syn Joela, syna Samuela, syna Elkany, syna Jerohama, syna Eliela, syna Toacha, syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja, syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha, syna Izhara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. Brat jego Asaf stał po jego prawej stronie. Asaf, syn Berekiasza, syna Shimei, syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, syna Etana, syna Zimmy, syna Shimejego, syna Jahata, syna Gershoma, syna Lewiego. Synowie Merariego i ich bracia stawali po lewej stronie. Etan, syn Kiszego, syna Abdiego, syna Malluka, syna Haszabiasza, syna Amazjasza, syna Hilkiasza, syna Amsiego, syna Baniego, syna Szemera, syna Machliego, syna Musiego, syna Merariego, syna Lewiego. Bracia ich, Lewici, byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego, a Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, zgodnie z całą posługą w miejscu najświętszym, aby dokonywać przebłagania za Izraela według tego wszystkiego, co nakazał sługa Boży Mojżesz. Oto są synowie Aarona. Synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua, synem jego Bukki, synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz, synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub, synem jego Sadok, synem jego Achimaas. A oto miejsca ich zamieszkania według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona z rodu Kehata, taki bowiem dział wyznaczono im przez losowanie, dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. Pola zaś miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego. Synom Aarona dano także miasta ucieczki, Hebron i Libne, wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami, Hilas z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, Ashan z jego pastwiskami i Bet Szemesz z jego pastwiskami. Od pokolenia Benjamina, Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami. Wszystkich miast 13 według ich rodzin. Pozostałym synom Kehata spośród rodzin tegoż pokolenia przypadło losem 10 miast od pokolenia Efraima, pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa. Synom Gershoma według ich rodzin od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie 13 miast.
synom Merariego według ich rodzin, przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona 12 miast. Izraelici dali Lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. Dali oni przez losowanie z ziem należących do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Benjamina te miasta, którym nadali ich imiona. Niektóre rodziny synów Kehata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima. Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami, Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Horon z jego pastwiskami, Aijalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami. A od połowy pokolenia Manassesa dla pozostałych rodzin Kehata Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami. Synom Gershoma dano od połowy pokolenia Manassesa Golan w Baszamie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami. Od pokolenia Issachara Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. Od pokolenia Asera Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, Hukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. Od pokolenia Neftalego Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Hammon z jego pastwiskami i Kirjataim z jego pastwiskami. Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. A za Jordanem koło Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena, Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jachse z jej pastwiskami, Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. Od pokolenia Gada Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, Heszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami. Rozdział 7. Synowie Issachara: Tola, Puła, Jaszub i Szymron, 4. Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy. Za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów 22 600. Synowie Uzziego: Izrachiasz. A synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszijasz, 5. Wszyscy naczelnicy rodów. Przy nich były chówce zbrojne do walki według spisów i według ich rodów liczące 36 tysięcy. Mieli bowiem wiele żon i synów. A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli 87 tysięcy. Wszyscy zapisani w rodowodach. Synowie Benjamina: Bela, Beker i Jediael, 3. Synowie Beli: Esbon, Uzziel, Jerimot i Iri, 5. Naczelnicy rodów, dzielni wojownicy. Według swoich wykazów rodowych liczyli 22 034. Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet. Ci wszyscy są synami Bekera. Według wykazów rodowych dla swego pokolenia naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli 20 200. Synowie Jediaela:
Bilhan, a synowie Bilhana, Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. Wszyscy ci byli synami Jediaela, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy. Liczyli 17 200, gdy wychodzili w szyku na wojnę. Szuppim i Huppim, synowie Ira, Huszim, jego syn Acher, synowie Neftalego, Jahasiel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilchy, synowie Manassesa, Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada. Makir wziął żony dla Huppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka, imię drugiego syna Selofhat. Lecz Selofhat miał tylko córki. Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. Syn Ulama, Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. Ich siostra Hammoleket urodziła Iszchoda, Abiezera i Machlę. Synami Szemidy byli Achian, Szekem, Likhi i Aniam. Synowie Efraima, synem jego Szutelach, synem jego Beret, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat, synem jego Zabat, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gad, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili z góry, aby zabrać ich stada. Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć. Potem zbliżył się do swej żony, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. Jego córką była Sheera, która zbudowała Bet Horon Dolne i Górne oraz Uzzen Sheera. Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan, synem jego Ladan, synem jego Ammichud, synem jego Eliszama, synem jego Nun, synem jego Jozue. Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych. W Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych. W Sychem i miejscowościach przynależnych, aż do Aii i miast przynależnych. W rękach synów Manassesa były Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela, synowie Asera, Imna, Iszwa, Iszwi, Beria i siostra ich Serach. Synowie Berii, Heber i Malkiel. Ten był ojcem Birzaita. Heber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuły. Synowie Jafleta, Pasak, Bimhal i Aszfat. To są synowie Jafleta. Synowie Szemera, Achi, Rochga, Hubba i Aram. Synowie brata jego Helema, Sofach, Imna, Szelesz i Amal. Synowie Sofacha, Suach, Harnefer, Szual, Beri i Imra. Beser, Chot, Szamma, Szilsza, Itran i Beera. Synowie Jetera, Jefunne, Pispa i Ara.
synowie Ulli, Arach, Haniel i Risja. Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach 26 tysięcy wojska zdolnego do walki. Biblia Audio Superprodukcja. Spotkajmy się na bibliaaudio.pl.